What I remember about the rise of the Empire is, is how quiet it was. During the waning hours of the Clone Wars, the 501st Legion was discreetly transferred back to Coruscant. It was a silent trip. We all knew what was about to happen, what we're about to do. you has been directed by the highest authority to wipe out the insurgent giant. <laughs> <genocide. laughs> <laughs> Cześć. Gwiezdne wojny, jak każda franczyza intermedialna, składa się nie tylko z filmów, seriali, książek czy komiksów, ale również i gier wideo. Zaczęło się oczywiście od adaptacji klasycznej trylogii, czyli Nowej Nadziei, Imperium Kontratakuje oraz Powrotu Jedi. Później jednak twórcy pomyśleli, że nie warto adaptować już znanym widzom historii, ale przedstawić coś nowego. Tak właśnie powstało symulator latania w kosmosie, czyli Star Wars Tie Fighter oraz Star Wars X-Wing, które zostały bardzo ciepło przyjęte jako symulatory latania w kosmosie i walczenia z hordami przeciwników. Bo kto nie chciał się z nas poczuć lukiem Skywalkerem i polatać klasycznym myśliwcem X-Wing i walczyć z Imperium. Albo stanąć po przeciwnej stronie barykady i. Poczuć się niczym baron Fel i niszczyć rebelianskie ścierwo, które zagraża pokojowi i reżimowi imperatora. Zaś w 1995 roku wydano grę Star Wars Dark Forces, czyli pierwszą pierwszoosobową strzelankę osadzoną w uniwersum Gwiazdnych Wojen. W ramach tej gry wcielamy się w rolę Kyla Katarna, którego pierwszą misją jest wykradnięcie planów gwiazdy śmierci z planety Danuta. To co Disney przedstawił nam w ponad dwóch. Godzinnym filmie my mogliśmy zrobić w ramach 10 minut w sumie w darmowej misji, bo wzorem tamtych czasów, pierwsza misja z Star Wars Dark Forces została udostępniona za darmo jako demo, więc no, widzicie różnicę pomiędzy starym a nowym kanonem. W dalszej części gry gracz, wcielający się właśnie w rolę Kyla Katarna, ma za zadanie odnaleźć informacje, a później zniszczyć projekt Mrocznego Szturmowca, czyli zaawansowany technologicznie projekt imperialny, który ma wprowadzić do walki super żołnierzy. Oczywiście, my po wykonaniu wielu misji, dochodzimy w końcu do tej jednej finalnej na niszczycielu Arkhammer. I tam pokonujemy naszego głównego bossa, dyrektora zawiodującego projektem rocznego szturmowca i robimy mu bang bang. I tyle go widzieliśmy. Dark Forces to nie tylko kolejna dumopodobna gra z lat 90., jest to wielki krok dla rozwoju gier wideo w uniwersum Gwiezdnych wojen. I w ogóle gier wideo. Nie dosyć, że twórcy stworzyli swój własny silnik, żeby przedstawić wydarzenia z tej gry i mapy, e, wykorzystano też duże rozbudowanie fabularne misji. Przed każdą misją dostaliśmy wielki plik danych, w którym mogliśmy przeczytać, co jest naszym celem, czego musimy unikać, jakie mamy możliwe przejścia, jak dotrzeć do tego celu oraz mniej więcej jeszcze kilka dodatkowych. Informacji. Tym właśnie wyróżniał się Dark Forces z 1995 roku, który do dzisiaj jest świetną grą, którą warto sprawdzić. Szczególnie, że wyszła wersja zremasterowana na sprzęty nowej generacji, która wygląda świetnie, i za możliwością przyciśnięcia jednego przycisku możemy przeskakiwać między oprawą graficzną, tą z 1995 roku, a tą odświeżoną, gdzie krawędzie są troszkę bardziej ostre i wszystko wygląda po prostu lepiej. Jedyne, czego w tej grze brakowało, to ikonicznej broni z uniwersum Gwiezdnych Wojen, czyli oczywiście mieczy świetlnych. Zostało to naprawione w sequelu z 1997 roku, czyli Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2 która już troszkę odchodziła graficznie od tego typowego dumopodobnego stylu graficznego na rzecz zabawy grafiką trójwymiarową i niestety ta gra do dzisiaj okropnie się zestarzała, ale nadal daje niezły fan, szczególnie dzięki tym klimatycznym filmom wprowadzającym do misji, które są po prostu cinematykami nagranymi z prawdziwymi aktorami. Takie to były dziwne czasy. Jednak w tym momencie seria Jedi Knight, bo tak właśnie nazywa się seria gier, którą zapoczątkował Dark Forces, zaczęła bardziej wchodzić w klimaty bycia tym Jedi i skupiała się na erze post epizodzie 6. Kontynuacja Dark Forces 2, czyli Mysteries of the Sith, Jedi Outcast i Jedi Academy, właśnie skupiała się bardziej na wymachowaniu mieczem świetnym na lewo i prawo. Gdzieś jednak zostało zgubione, to strzelanie do wrogów, ten epicki klimat gwiezdnych wojen, no bo mamy to przecież w nazwie wojny. Gdzie? W gwiazdach. Wtedy z odsieczą w nowym tysiącleciu przychodzi nowa seria gier Star Warsowych, czyli Star Wars Battlefront. Gry traktujące o starciach dwóch frakcji w klasycznej, jak i nowej nadchodzącej trylogii prequeli. Muszę się wam do czegoś przyznać, moda na pierwsze Battlefronty jakoś mnie Omijała. I w 2004 roku, kiedy wyszedł pierwszy Star Wars Battlefront oraz w 2015 roku, kiedy wyszł, wyszedł reboot serii od Electronic Arts. Nie wiem, słyszałem o tych grach, byłem zajarany, ale jakoś nie miałem ich wtedy fizycznie u siebie w domu, żeby w nie pograć i gram dopiero po czasie, kiedy już praktycznie były martwe. Ale na co nie ominęła mnie moda i za co dziękuję Panu Bogu, że miałem okazję zagrać, to oczywiście Star Wars Battlefront. I ta część z 2005 roku oraz ta część z 2017 roku, choć ta z 2005 roku dalej jest w moim serduszku. Mnóstwo godzin ogranych na przeróżnych mapach, chyba jednak te związane z prequelową trylogią do mnie najbardziej przemawiały, ale jak widać ja wychowałem się właśnie na części pierwszej, drugiej. I trzecie, więc nie dziwne, że Star Wars Battlefront najbardziej do mnie trafiał. Ja wiem, że wiele osób będzie się ze mną kłóciło w komentarzach, że jednak najlepszą grą z Uniwersum Gwiezdnych Wojen jest Kotor, czyli Knights of the Old Republic. I rozumiem, jest to świetny RPG stworzony przez BioWare, który w tamtym czasie miało do wyboru albo stworzenie gry na podstawie epizodu drugiego, który później okazał się jednak tak zły, że do dzisiaj jest uważany za zaraz obok pierwszego epizodu za najgorszą część sagi, albo stworzenie gry osadzonej 3500 lat przed filmowymi wydarzeniami. I no nie dziwię się, że wybrali właśnie ten okres, bo tutaj mieli pełną swobodę twórczą i wyszły z tego genialne RPG. Ale to jednak dalej Battlefront 2, moim zdaniem najlepiej uchwycił kwintesencję Gwiezdnych Wojen i stał się grą kultową nie tylko dla fanów tej marki, ale też dla wszystkich osób wychowanych w tamtym czasie, kiedy ta gra wychodziła, czyli około 2005-2010 roku. Można też mówić, że lepszy klimat Gwiezdnych Wojen czuć w grach od Telltale Games, czyli grach. Lego, że mamy przedstawione całą sagę i mnóstwo ciekawostek, i mnóstwo postaci, którymi możemy grać. Albo że w serii The Force Unleashed mamy lepsze operowanie mieczem świetnym oraz wywijanie mocą na lewo i prawo, ale to nadal nie jest to. Prawdziwa magia gwiezdnych wojen zaczyna się właśnie w Star Wars Battlefront. Jednak skłamałbym, że moja przygoda z Battlefrontami zaczęła się właśnie od części drugiej. Tak naprawdę. Była to część wydana na PSP, czyli Star Wars Elite Squadrons. Była to gra. Przedziwna. Wiadomo, y, ograniczenia technologiczne konsoli PSP były znaczne już w czasie jej premiery, jednak Battlefront na PSP prezentował się dość nadal ciekawie. Mieliśmy tutaj połączenie bitew lądowych z kosmicznymi i gdzie mogliśmy się pomiędzy nimi przemieszczać statkiem albo lecąc z Ziemi w kosmos. Albo z kosmosu na dół. Naprawdę było to w tamtym czasie niesamowite. Mieliśmy dosyć też ciekawą kampanię, która pokazywała dwóch braci klonów, którzy z czasem stoją po dwóch przeciwnych stronach barykady. Tak, to ta gra była moim pierwszym kontaktem z serią Battlefront. I czy ktoś z Was jeszcze pamięta ten śmieszny format, który PSP miało, czyli płytki UMD. Naprawdę to były dziwaczne czasy. No i po Elite Squadron przyszła pora na Battlefronta 2, ale również na PSP. Wiem, yy, dziwne. Dla mnie, że zaczynałem od gier na PSP, a nie od pełnoprawnych konsol, albo jak w tym kraju powinno się zaczynać od PC'a, ale tak, ja byłem graczem konsoli przenośnej. I kiedy kupiłem Star Wars Battlefront 2, to troszkę się zdziwiłem, bo w porównaniu do Elite Squadron nie było płynnego przechodzenia pomiędzy wojnami na lądzie a w kosmosie, ale nadal było bardzo wiele możliwości. Jeden, co mnie też rozczarowało, to brak kampanii dla pojedynczego gracza, która w wersji na PSP została zastąpiona trzema trybami czyli polowaniem, w którym graliśmy klonem z jetpackiem oraz dwoma mniej wybijającymi się trybami, którymi nawet teraz nie pamiętam. Jednak, jak na tamte czasy, gra na PSP wyglądała świetnie i jedynym Mankamentem, jeśli chodzi o sterowanie, był brak jednej, drugiej gałki analogowej, która powodowała, że strzelało się tragicznie. Tragicznie z perspektywy czasu, bo dzisiaj sobie nie wyobrażam grać na jednej gałce analogowej, ale w tamtym czasie bawiłem się jak dziecko, bo właśnie tym dzieckiem byłem. I, i w ogóle zobaczcie, jak te mi y, dwa y, pudełeczka się meczują wyglądają praktycznie tak samo jak ojciec. I syn, i różnią się tylko tym, że w wersji na PSP z jakiegoś powodu jest w tle po, do, po jasnej stronie mocy jest Kashik, czyli Planeta Łukich, a w wersji na pc -ta mamy Kursant i mamy tutaj czubakę, a tutaj mamy Kitafisto. Nie wiem co to, może chodziło o lepszą sprzedaż albo lepsze grafiki, ale w sumie o, tu i tu wygląda to dobrze, więc nie wiem po co to zmieniali. W sumie Grafiki z tyłu wyglądają tak samo i są śmiesznym odzwierciedleniem tego, jak grafika prezentowała się na PSP oraz na komputerze. I dokładnie mamy te same kadry: czyli Jodę na Kashiku, mamy statek ARC-170 w Kosmosie i klony walczące na Mustafarze. Tylko tutaj mamy to w bardzo kanciastej jakości, a tutaj mamy w HD, albo coś, czymś, co ma przypominać HD. No dobra, ale ja cały czas chwalę tego Battlefront'a, ale czym w ogóle ta gra się wyróżnia? Oprócz tego, że jest osadzona w, w świecie gwiezdnych wojen i można tam strzelać. No bo jak o tym teraz myślę, to niczym się nie wyróżnia. Ale pamiętajmy, że ta gra wyszła w 2005 roku i oprócz Battlefielda, który był w tym, tym czasie też wydawany, to nie było innej serii gier, która posiadała tak rozbudowany model sieciowy. Bardzo duże mapy, bardzo duża ilość graczy, która mogła uczestniczyć w rozgrywce sieciowej, ale nie tylko sieciowej, bo jak się grało samemu, to nadal te bitwy robiły ogromne wrażenie. Sprawiało, że ta gra przyciągnęła do siebie mnóstwo graczy nie tylko właśnie fanów Gwiezdnych Wojen, ale po prostu osób, które są albo po raz pierwszy miały kontakt ze strzelankami o takiej skali. No i można rzucić też żart, że co nie jest oczywistym w dzisiejszych czasach. Battlefront 2 posiada kampanię. Może nie jest to najbardziej rozbudowana kampania, nie jest bardzo skomplikowana, jest pod względem swojej liniowości prosta, ponieważ wcielamy się w klona, który jest członkiem 501. Legionu, czyli tego legendarnego legionu odpowiadającego przed samym Anakinem Skywalkerem, a później Lordem Vaderem. W trakcie kampanii przechodzimy przez wszystkie najważniejsze bitwy, w których uczestniczył Legion 501, od inauguracji w bitwie o Geonosis, którą widzieliśmy w Ataku Klonów, aż po bitwę o Hoth, którą znamy z Imperium Kontratakuje. Wcielamy się w klona, poznajemy, jak przebiegały bitwy na różnych planetach albo poza nimi i widzimy pe perspektywę tych znanych nam z filmów wydarzeń, patrząc oczami zwykłego żołnierza, który wie, że tam w tle coś się dzieje, ale no nie, jest, nie ma w wpływu na te wydarzenia zbytnio. Najlepszym przykładem jest misja, kiedy walczymy nad Kursant, czyli mamy bitwę z początku epizodu trzeciego i jest tam zaznaczone, że no, robiliśmy swoje, mieliśmy uratować kanclerza Palpatina, ale zrobił to Anakin Skywalker z Obi-Wanem i to oni zgarnęli wszystkie y, laury za to zadanie, a my tylko odbębniliśmy kolejny raz tę misję. Kapitalną robotę robiły również intra oraz autra do misji, które były z animacjami stworzonymi na silniku gry, ale posiadały Ofa czytanego przez Temuera Morrisona, czyli naszego klona albo Jango Fetta, którego znamy z filmu. na na Zimę, 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 zimę. Więc robiło to przynajmniej w tamtym czasie kapitalną robotę, bo poznawaliśmy właśnie tą perspektywę, te myśli żołnierzy, których normalnie na przestrzeni filmów nie mieliśmy w ogóle okazji usłyszeć. A tutaj mamy przemyślenia, i wiemy, że nawet jeśli każdy żołnierz wykonuje swoje rozkazy, to ma co do nich wątpliwości. Tak, już wspomniałem, te misje nie były skomplikowane, bo polegały na po prostu chodzeniu od punktu A do punktu B, przejmowaniu punktów y, kontrolnych, niszczeniu konkretnych miejsc lub grupy przeciwników i tak to wszystko wyglądało. Były pełne wariacje, ponieważ mogliśmy zagrać też w tryby, które normalnie podczas rozgrywki. Y, Poza kampanią nie były dostępne, czyli na przykład, gdzie wcielaliśmy się w imperium i walczyliśmy z klonami, albo kiedy byliśmy w imperium i walczyliśmy z droidami. Normalnie to nie było dostępne, było to tylko ekskluzji, taki dla kampanii Single Player, która wdrażała nas w ten klimat, który prezentował Battlefront 2, ale również jakby uczyła nas mechanik tej, tej gry, bo na tym w sumie opierałem się kampanie w strzelankach pierwszoosobowych, żeby poznać mechanikę strzelania, żeby później móc się bardzo dobrze bawić podczas meczów multiplayerowych. I właśnie, czyli krem de la creme, czyli tryb multiplayer, gdzie mogliśmy spełnić nasze fantazje i wcielić się w regularnego żołdaka i walczyć za chwałę republiki. Separatystów, Imperium albo sojuszu rebeliantów. Oprócz takiego typowego wyboru czterech stron, mieliśmy w samej grze do wyboru kilka klas, które, nawet jeśli były te same dla każdej frakcji, różniły się leciutko od siebie i powodowały, że każdą klasą dla każdej frakcji grało się troszkę inaczej. Mieliśmy szturmowca, mieliśmy ciężkiego żołnierza, mieliśmy oficera, który Wspiera naszych żołdaków oraz snajpera oraz dwie klasy specjalne, które nie były dostępne od razu do odblokowania. Dopiero za zdobytą w grze ilość punktów podczas rozgrywki, mogliśmy dostać dodatkowe dwie mocniejsze klasy postaci, które pozwalały nam zmienić bieg bitwy i nagradzały graczy, które, którzy dobrze się sprawowali w rozgrywce. Więc to nie było takie, kto pierwszy, ten lepszy, złapie jakiś żeton, który leży na mapie i sobie pogra tą postacią, tym bohaterem, albo innym magicznym przedmiotem. Łatwiejszy był też dostęp do pojazdów, ponieważ też nie polegało to na zdobyciu specjalnego żetonu, albo zespawnowaniu się od razu w miejscu, na przykład za sterami kanonierki albo innego statku, tylko mieliśmy na nich dostęp na mapie, czyli kto pierwszy ten lepszy dobiegł i każdy miał równe szanse spróbować swoich sił w jakimś czołgu albo statku kosmicznym, nie trzeba było polować i starać się dostać do tego pojazdu. Pojazdy można było też hakować, przejmować, niszczyć i naprawdę robiły świetną robotę i potrafiły przeważyć na losie bitwy. To samo tyczyło się oczywiście walki w kosmosie, gdzie mogliśmy Robić bardzo wiele rzeczy. Mogliśmy niszczyć statki przeciwnika, mogliśmy bombardować i niszczyć części okrętu naszego oponenta, albo mogliśmy wziąć statek i robić desant na okręcie flagowym, właśnie naszego przeciwnika, i od środka zniszczyć ten statek. Naprawdę było mnóstwo możliwości do zabawy. Nie to jak dzisiaj w dzisiejszym Battlefroncie, gdzie tylko się lata i niszczy. Statki na punkty. Tutaj można było to rozegrać na wiele sposobów i każdy sposób był dobry, jeśli oczywiście potrafiliście grać zespołowo i doprowadzić przeciwnika na skraj wyczerpania i zniszczenia. Każdy, kto choć raz grał w stał z Battlefront 2, pamięta też te słynne zdania rzucane przez naszych żołnierzy lub współ Yy, współżołdaków, Czyli, just like a simulation, to tylko jedno z wielu słynnych haseł, które padają podczas rozgrywki i to dzisiaj zdążyły stać się memami. A jeśli stały się memami i są do dzisiaj pamiętane, to znaczy, że są kultowe i są świetnie wykorzystane w grze, ponieważ dodają troszkę dramaturgii czasem albo. Troszkę rozróżniają klimat i pokazują wojnę z naprawdę różnych stron i perspektyw. Poza klasycznymi Trababi Conquest mieliśmy też wiele innych dostępnych, czyli przejmowanie flagi, polowania, walki w kosmosie oraz creme de la creme, w którym uwielbiałem się zagrywać godzinami, czyli Heroes vs. Villains. Świetny tryb. Też dlatego, że stary Battlefront 2 posiadał naprawdę ogromną gamę postaci, które były już dostępne w grze, a nie to jak w nowszych dodawane dopiero w DLC i to tak, wiecie, jedna postać na raz na ruski rok. Battlefront 2 posiadał naprawdę szeroką gamę tych postaci. Boba Fett, Django Fett, Darth Vader, Imperator, Darth Maul, Luke Skywalker, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Yoda i tak dalej i tak dalej i właśnie w trybie w Heroes vs Villains mogliśmy przetestować te postacie i bawić się świetnie. Tak, te postacie nie były idealnie zbalansowane i jedne były lepsze od i umiejętne dobranie tych postaci potrafiło przeważyć na rozgrywce i zniszczyć dla niektórych fan z tej rozgrywki, ale nadal świetnie się przy tym można było bawić. Nie zapominajmy też, że jak na 2005 rok, Battlefront 2 może nie wyglądał kosmicznie dobrze, ale posiadał masę isteregów, które na pewno mogły cieszyć każdego fana uniwersum. Od takich oczywistych jak jakiś Zgnietarka Śmieci na Gwieździe Śmierci, czy Rancor czekający tylko, żeby złapać gracza i go zjeść w Pałacu Dżaby, aż po takie mniejsze, które naprawdę do dzisiaj robią duże wrażenie i czasem potrafią też wpłynąć na rozgrywkę. Każda mapa miała jakąś małą niespodziankę dla fana Gwiezdnych Wojen. Kiedy to można było uśmiechnąć się pod nosem i pomyśleć, że tak twórcy włożyli w tą grę serce, bo jeśli mamy do wykorzystania tak bogatą franczyzę jaką są Gwiezdne Wojny, to warto z niej wycisnąć wszelkie soki. I to w takiej grze, jaką jest Battlefront, jest to świetnie ukazane i świetnie wykorzystane. Twórcy po premierze postanowili też wypuścić od razu narzędzia moderskie, żeby właśnie moderzy mogli tworzyć dodatkowe rzeczy do tej gry. I dzięki właśnie modom ta gra żyła później długo i pokazała, ile możliwości dało się jeszcze z tego wycisnąć. Mogliśmy mieć więcej. Rzeczy z naszego ukochanego okresu wojen klonów, czyli więcej kolorów dla naszych żołnierzy, różne przedstawione frakcje i tak dalej, i tak dalej. Mogliśmy wcielić się w jakieś legendarne, mroczne imperium, nawet które w sumie jest. Dzisiejszym protoplastom dziewiątego epizodu, bo to właśnie w tej opowieści z lat dziewięćdziesiątych po raz pierwszy powrócił imperator do życia, mogliśmy się wcielić w mój ulubiony okres Gwiezdnych Wojen, czyli mroczne czasy, ograć te wszystkie dodatkowe mapy oraz y, frakcje, które były dostępne, oraz może przenieść się w bardzo odległą przeszłość do Czasów Starej Republiki, znanych m.in. właśnie z Kotora albo z serii komiksów Knights of the Old Republic. W ogóle świetne są te komiksy i bardzo y, polecam się z nimi zapoznać, bo po prostu świetnie się je czyta. No, co mogę powiedzieć, nie będę, nie będę wam ich spoilerował. I tak wiem, że w 2017 roku wyszła ta świetna gra, czyli Star Wars Battlefront 2 od EA, który został okropnie przyjęty na premierę przez swój tragiczny model monetyzacji przez te skrzynki i mikrotransakcje, ale pod tą warstwą chowała się naprawdę zacna gra, która miała prawie tyle samo miłości od twórców, ile pierwotny Battlefront z 2005 roku i przy tym wyglądał, ta gra wygląda po prostu lepiej, ale przy ogromie zawartości, którą prezentował Battlefront od Pandemic Studios, Battlefront od EA nie wypada już tak dobrze. Poza grafiką więcej treści miał Battlefront z 2005 roku, co jest dosyć przykre, ale nadal Battlefront 2 moim zdaniem jest dobrym następcą klasycznego Battlefronta 2 i gdyby nie to, że EA przestało wspierać grę z 2017 roku, do dzisiaj może otrzymaliśmy... O wiele więcej bohaterów, map oraz okresów historycznych z nowego już kanonu. Ale nadal polecam, jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić Battlefronta 2 z 2017 roku, bo po tych wszystkich aktualizacjach jest to dobra gra i dobry krok, żeby zacząć w ogóle swoje przygody w odległej galaktyce. Bo jeśli chcecie sprawdzić Battlefronta 2, tego klasycznego, będziecie mieli troszkę problemy. Bo poza wydaniem headsetowym i wydaniem na PlayStation 2 oraz pierwszego Xbox'a te gry dostały odświeżenie, oczywiście, ale jak pewnie część z Was wie, nie zostały one odświeżone w dobry sposób i wygląda to po prostu tanio, tragicznie i płacenie na razie za dylogię Battlefronta 1 i 2 z 2004 i 5 roku 160 zł przy tym stanie technicznym jest po prostu śmieszną opcją, więc po prostu radziłbym poczekać, aż twórcy załatają to i pozwolą nam grać w lepszej jakości, bo to, że serwery działają moim zdaniem nie jest jakimś wielkim wyznacznikiem tego, że grę powinno się kupić, bo Battlefront tutaj na wersji pudełkowej z 2005 roku działa lepiej na moim starym komputerze niż na nowym komputerze. Nowa wersja, więc to jest po prostu śmieszne. Naprawdę przykro, bo że tak fajne gry są dzisiaj prezentowane w tak okropny sposób, i mam nadzieję, że twórcy poprawią to, bo. Kontakt z Battlefrontem powinien być ułatwiony dla każdego, bo to jest świetna gra i dla mnie jest to pierwsza gra, która przechodzi mi do głowy, kiedy myślę właśnie o Gwiezdnych Wojnach i nie, nie jest to LEGO Star Wars The Complete Saga, którą nadal uwielbiam i zagrywam się na ni w nią nawet podczas wykładów. Brakuje mi właśnie przejścia do takiej typowej strzelanki z Gwiezdnych Wojen, tego FPS-a, ponieważ no wtedy dostaliśmy Battlefronta, dostaliśmy Republic Commando z tym mocniejszym klimatem i cięższą historią oraz misjami, ale teraz poza Battlefrontem mamy tych gier mniej, no i jedynie Star Wars Jedi Fallen Order oraz Jedi Survivor prezentują poziom, ale na tej grze bliżej do Jedi Outcast i Jedi Academy niż do Battlefronta, więc brakuje mi tego wsparcia dla Battlefronta 2 z 2017 roku, bo tak jak powiedziałem wcześniej, gdyby EA dalej postanowiła wspierać tą grę, mogłoby z tego wyjść coś naprawdę fajnego i może nawet dorównałoby ostatecznie Battlefrontowi z 2005 roku, który w sumie w przyszłym roku będzie obchodzić swoje dwudziestolecie. Ta gra ma 20 lat już, ale ten czas leci. Podsumowując, wiem, wiele osób powie najlepsza gra z Gwiezdnych Wojen to od razu Knights of the Old Republic, czekamy oczywiście na remake, który nie wiadomo kiedy powstanie, ale dla mnie najlepszą grą w uniwersum Gwiezdnych Wojen jest właśnie Battlefront 2 z 2005 roku. Ogrom map, możliwości, które dają mody, świetna kampania i naprawdę masa, masa histeregów sprawiają, że do dzisiaj jest to fenomenalna gra. Polecam ją każdemu, żeby zrobić swoje pierwsze kroki w tym growym uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo po prostu będziecie się przy tym bardzo dobrze bawili, czy to sami grając w single-player'a. Czy to może ze znajomymi, grając w tą odświeżoną wersję dostępną na PC-cie oraz PlayStation 5? No cóż, ja wracam do mojej nory, żeby właśnie grać w Battlefront 2. I pamiętajcie, niech moc będzie zawsze z wami. Zium, zium, zium. Lampa zgasła.